Podczas konferencji prasowej prezes przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze Mariusz Szpikowski poinformował o rozpoczęciu procedury przetargowej na 4 kolejne duże inwestycje w rejonie radomskiego lotniska. Chodzi o budowę układu drogowego, dróg kołowania, płyt postojowych i obiektów kubaturowych, to jest budynków poza terminalem niezbędnych do funkcjonowania lotniska. Co ważne, dzisiaj mamy kolejny kamień milowy tej inwestycji, czyli ogłoszenie 4 dużych przetargów na układ drogowy wokół lotniska oraz na obiekty kubaturowe. Przetargi, których wartość to co najmniej dodatkowe 200 milionów złotych, do 400 milionów złotych, które już PPL podpisało z wykonawcami. Obecni na konferencji ponownie podkreślali znaczenie, jakie dla regionu, ale i dla kraju będzie miał port lotniczy w Radomiu. Mówimy o koncepcji lotniska w Radomiu jako lotniska uzupełniającego, tak powiedział pan marszałek, najpierw do lotniska Chopina, później do Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale również mówimy o całym systemie drogowym i kolejowym, który będzie służył do zasilania tego lotniska, który sprawi, że to lotnisko będzie bardzo silnym węzłem komunikacyjnym, drogowym, kolejowym, a także bramą lotniskową swojego regionu. Pomimo zdrowotnych i ekonomicznych skutków pandemii, prace na Sadkowie posuwają się zgodnie z planem lub nawet, tak jak w przypadku budowy pasa startowego, wyprzedzają harmonogram. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała zauważa, że oszczędzanie na dużych inwestycjach infrastrukturalnych pogorszyłoby jeszcze sytuację ekonomiczną. Ten moment spowolnienia gospodarczego wywołanego kryzysem, pandemią, to moment, kiedy wręcz inwestycje trzeba zintensyfikować, żeby dać ten impuls gospodarce do wychodzenia z kryzysu. Te propozycje, o których niektórzy mówią, żeby inwestycje likwidować, no to jest wręcz szkodnictwo, tak bym powiedział, no bo to było w sytuacji, kiedy już gospodarka ma pewne problemy związane z koronawirusem, to jeszcze dołożyć dodatkowych problemów poprzez wycofanie z rynku inwestycji stymulujących rozwój gospodarczy. Ogłoszone przetargi czekają na realizację, ale na lotnisku cały czas trwa budowa drogi startowej i terminala. Wielofunkcyjny budynek do obsługi pasażerów już wkrótce zacznie zaznaczać swoją obecność w krajobrazie Sadkowa. W najbliższych tygodniach, w drugiej połowie czerwca właściwie, rozpoczną się już prace związane z wykopami pod fundamenty. W lipcu i sierpniu to będzie rozpoczęcie prac konstrukcyjnych i wtedy już będzie widać, jak budynek wyrasta. Sierpień, wrzesień. To, tak mówię w skrócie, to prace związane z montażem konstrukcji dachu. Najsprawniej przebiega budowa pasa startowego. Prace prowadzone w 4 etapach zostały ukończone niemal w połowie, a realizacja może wyprzedzić termin nawet o 3 tygodnie. Metrów sześciennych betonu, które tutaj jest, do wbudowania w tą ostatnią warstwę, po której się będą poruszały statki powietrzne, to jest 43 tysiące metrów sześciennych. Mamy w tej chwili wbudowanych do dnia wczorajszego około 15 tysięcy metrów sześciennych, co stanowi około tam 35% całego zaawansowania. Jeśli pogoda nam pozwoli, jeśli warunki atmosferyczne będą odpowiednie do tego, żeby te roboty były kontynuowane, wykonawca szacuje, że będzie z wyprzedzeniem czasowym do harmonogramu. Planujemy zakończyć pracę, jeśli wszystko pozwoli, z końcem czerwca. Podczas konferencji obecni byli także posłowie Marek Suski i Andrzej Kosztowniak. Obydwaj podkreślali znaczenie lotniska dla regionu i szansę, jaką jest dla Radomia i okolic inwestycja tego rozmiaru. Na dotychczasowe prace przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze przeznaczyło już około 400 milionów złotych.